Rozdział 6, ciąg dalszy. Słowo Boże w domach. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Wersety 6 do 9, 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Zadajmy sobie szczerze to pytanie. Czy rzeczywiście pouczamy tak nasze dzieci? Czy jest to naszym nieustannym staraniem, by przedstawiać Słowo Boże w Jego całej mocy przyciągania ich młodym, chłonnym, plastycznym duszom? Czy zauważają one Jego błogosławiony wpływ na nasze życie codzienne, na nasze zwyczaje, rozmowy i zawodowe sprawy? Bez wątpienia takim jest właśnie duchowe znaczenie Bożego przykazania, by przywiązać Słowo jako znak do naszej ręki, uczynić je przepaską między naszymi oczyma i wypisać je na odrzwiach naszego domu. Nie ma sensu, byśmy pouczali nasze dzieci w Słowie Bożym, jeśli nasze życie nie jest zgodne z tym, co usiłujemy im wpoić. Niedobrze jest, jeżeli Słowo Boże traktujemy jako szkolny podręcznik. Jeżeli tak jest, to z błogosławionego przywileju czynimy uciążliwą, żmudną pracę. Nasze dzieci powinny widzieć, że żyjemy w atmosferze Słowa Bożego, że jest ono przedmiotem naszych rozmów w kręgu rodzinnym oraz w wolnym czasie. Ach, jak rzadko jest to rzeczywistością. Czy nie musimy wstydzić się w obecności Bożej, jeżeli pomyślimy o ogólnym charakterze i tonie naszych rozmów podczas posiłków i w kręgu rodzinnym? Czyż nie są one jedynie słabym odzwierciedleniem słów z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, 7 werset? Jak wiele miejsca zajmują błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją. Mówi o tym Efezjan, 5 rozdział, 4 werset. Jak wiele obmowy naszych braci, sąsiadów, współpracowników, jak wiele bezwartościowego paplania. A jaki jest powód tych smutnych zjawisk? Stan naszych serc. Słowo Boże, przykazania i mowy naszego Pana i Zbawiciela nie mieszkają w naszych sercach i dlatego też niemożliwe jest, aby wypływały one z nich ożywczym strumieniem łaski ku zbudowaniu. Ach, chciejmy pamiętać nieustannie o poważnym napomnieniu apostoła. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I dalej. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Efezjan 4 rozdział, 29 werset, 5 rozdział, 18 do 21 wersetu. Jak bardzo uchybiamy w realizowaniu tych pouczeń. Jak bardzo brakuje duchowych rozmów w naszych rodzinach i w życiu codziennym. Chyba wszyscy odczuwamy, że potrzebujemy tego napomnienia. Najwidoczniej Duch Święty przewidział ten stan i włożył w serce autora listu do Kolosan te dobitne słowa.
Posłuchajmy, co mówi do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Kolosan 3, rozdział 15 i 16 werset. Jakże piękny obraz chrześcijańskiego życia. Jest to nic innego jak kontynuacja pouczeń naszego rozdziału, w którym widzimy Izraelitów w kręgu rodzinnym, w codziennym życiu, w domu, w drodze, krótko mówiąc, wszędzie, pod uświęcającym wpływem Słowa Pańskiego.